czym ten pył się wiąże, co on ze sobą niesie, jakie są zagrożenia dla ludzi, dla sprzętu, dla przedsiębiorstwa. Ten pył jest z różnych materiałów, różnej wielkości, no ale negatywnie wpływa na zdrowie człowieka. Nie ma takiej branży budowlanej, w której ten pył by nie występował. Pył na placu budowy ogranicza widoczność, zmniejsza poziom koncentracji pracowników, obniża komfort pracy, bezpośrednio wpływa na zwiększenie ryzyka powstania wypadku. Pył obniża tempo realizacji robót, wpływa na konieczność poświęcenia czasu pracy na sprzątanie, użycie specjalistycznego sprzętu. Ma to bezpośrednie przełożenie na harmonogram realizacji robót, a co za tym idzie na koszty. Naukowcy doszli do porozumienia i jakby znali jasno, że pył zawierający czynionkę jest pyłem rakotwórczym. Żeby z czymś walczyć, należy wiedzieć, z czym się walczy, gdzie to występuje, w jakiej ilości i co z tym później będziemy mogli zrobić. Dzień dobry. I spotykamy się, żeby porozmawiać o pyle na budowie. Skąd on się bierze, jakie są zagrożenia z nim związane, jak możemy z nim sobie radzić. O szczegółach opowiedzą nasi goście z firmy POR, pan Michał Grzesiak, zajmujący się bezpieczeństwem od strony strategicznej, i pan Łukasz Pełka, praktyk, kierownik budowy, który z tematem ma do czynienia na co dzień. Ja nazywam się Rafał Katana, zajmuję się szkoleniem naszych klientów, w tym również szkolenia z zakresu właśnie bezpieczeństwa pracy. Panowie, powiedzcie proszę, z czym ten pył się wiąże, co on ze sobą niesie, jakie są zagrożenia dla ludzi, dla sprzętu, dla przedsiębiorstwa. Ten pył bierze się z procesu budowlanego. Tak? To, co robimy, to, co budujemy, materiały, które zużywamy, wytwarzają po prostu pył. Ten pył jest z różnych materiałów, różnej wielkości, no ale on negatywnie wpływa na zdrowie człowieka, na to, co robimy, jak to wykonujemy. Także nie ma takiej branży budowlanej, w której ten pył by nie występował. A czy każdy pył jest taki sam? Nie, ten pył nie jest taki sam. Są pyły, które są pyłami bezpowrotniowymi, czyli mają taką formę nie za bardzo szkodliwą. Oczywiście odczuwamy to we własnym organizmie. Na koniec dnia pracy czujemy ten dyskomfort, ale no nie są tak szkodliwe jak pyły twarde, czyli tutaj mówimy już o krzemiące krystalicznej, która no jest tym pyłem rakotwórczym. Tak? I to jest ten największy problem, który mamy z pyłami w budownictwie. Panie Łukaszu, jak to wygląda na budowie? Pył na placu budowy rozpatrujemy przede wszystkim w kontekście negatywnego oddziaływania na zdrowie pracownika. Ale musimy pamiętać, że pył to nie tylko czynnik szkodliwy występujący w środowisku pracy. Pył na placu budowy ogranicza widoczność, zmniejsza poziom koncentracji pracowników, obniża komfort pracy, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie ryzyka powstania wypadku. Czyli nie tylko mamy bezpieczeństwo, mamy też tempo, mamy terminy, dokładnie, jak dobrze rozumiem. Pył obniża tempo realizacji robót, wpływa na konieczność poświęcenia czasu pracy na sprzątanie, użycie specjalistycznego sprzętu. Ma to bezpośrednie przełożenie na harmonogram realizacji robót, a co za tym idzie na koszty. Jasne. A powiedzcie panowie, jak wyglądają obwarowania prawne? Czy w tym względzie coś się zmienia? Co mówi Unia? Co mówi Polska? Panie Michale. Prawo się zmienia i to nie tylko w Polsce, ale i nie tylko w Unii Europejskiej, ale też w Stanach Zjednoczonych. No, naukowcy doszli do porozumienia i jakby znali jasno, że pył zawierający krzemionkę jest pyłem rakotwórczym. Dlatego już w Unii Europejskiej te rozmowy były prowadzone od prawie 10 lat i w 2018 przyjęto nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które obniża dopuszczalną wartość tej frakcji pyłu właśnie zawierającego krzemionkę krystaliczną, tą drobną, czyli respirabilną, o 10-krotnie, czyli do 1/10 mg w metrze sześciennym. Jasne. I rozumiem, że należy to mierzyć. Należy to mierzyć, należy to badać, tak? Należy mieć świadomość. No, żeby z czymś walczyć, należy wiedzieć, z czym się walczy, gdzie to występuje, w jakiej ilości i co z tym później będziemy mogli zrobić. Tak? Tak. I wy mierzycie na stanowiskach pracy to zapylenie? To można zrobić samemu? Trzeba mieć do tego Instytut Badań? Mierzymy to. Oczywiście nie robimy tego sami, ponieważ samo badanie jest dosyć trudne. Zresztą no, firma budowlana nie jest do prowadzenia takich badań. Oczywiście zatrudniamy specjalistyczne laboratorium, które jest akredytowane, które ma sprawdzoną tą aparaturę i sposób pomiaru. I robimy to na wielu stanowiskach. No, nasza firma prowadzi aż 9 branż budowlanych, więc no, jest co robić i jest gdzie to badać. Jak ten pył się mierzy?
Krzemionka jako czynnik rakotwórczy jest przedmiotem regularnych badań środowiska pracy. Mamy parametr NDS, największe dopuszczalne stężenie, stężenie średnie ważone, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i 42-godzinnego tygodniowego czasu pracy nie może powodować negatywnego wpływu na jego stan zdrowia i stan zdrowia jego przyszłych pokoleń. Stężenie pyłów jest to stosunek masy lub objętości ziarn do masy lub objętości powietrza, w którym się znajduje. Stężenie pyłów mierzymy w okresach co najmniej raz na 3 miesiące w przypadku stwierdzenia stężenia pyłu powyżej 0,5 NDS, co najmniej raz na 6 miesięcy w przypadku stężenia pyłów w przedziale od 0,1 do 0,5 NDS. I w każdym przypadku zmiany procesu technologicznego, który mógłby wpłynąć na zmianę stężenia pyłu. Okej. Powiedzcie panowie, jak to się ma wszystko do frontu robót? Czy faktycznie te przepisy znajdują odzwierciedlenie na budowie? Czy mamy duży opór, może z podziałem na z jednej strony kadrę, z drugiej strony na już załogę, specjalistów pracujących na obiekcie? Czy te przepisy da się stosować w ogóle? W odniesieniu do codziennego życia budowy najtrudniej jest wpływać na zachowania ludzi. Tak? Wydaje się, że wprowadzenie rozwiązań technicznych jest kosztowne, ale najprostsze. Niestety, zachowania ludzkie są ulotne, wymagają wypracowania systematyczności. Mamy doskonałych pracowników z wieloletnim doświadczeniem, wybitnych fachowców w tym, co robią. Ale przekonanie ich do tego, tak ważnej rzeczy, jak dbanie o własne zdrowie, jest po prostu czasami niemożliwe. Pracownicy zaczynają myśleć o swoim zdrowiu w momencie, kiedy jest już na to za późno. Ma to szczególne znaczenie w przypadku narażenia na pyły, ze względu na to, że zmiany chorobowe ujawniają się tutaj dopiero po kilkudziesięciu latach. Przebieg pylicy jest powolny i w pierwszej fazie w ogóle bezobjawowy. Jednak zmiany w tkance płucnej są bardzo, w miarę upływu czasu, są bardzo zaawansowane i co gorsza nieodwracalne. I niestety nie ustają, nawet w przypadku ustania zagrożenia na pył. Jasne, no niestety nadal się zdarza gdzieś tam spotkać bruzownicę na obiekcie, nawet no tak, bez odkurzacza. Można śmiało powiedzieć, że pył zawierający krzemionkę jest cichym zabójcą, tak? No, tego dzisiaj nie widzimy, jutro może nie widzimy, ale on robi swoje i to jest trudne, tak? Bo jeżeli mówimy o zagrożeniu takim bezpośrednim, mechanicznymi czynnikami, jakimiś urazami, no to widać, tak? I ludzie sobie potrafią sobie to uzmysłowić. Jeżeli chodzi o pył, no to się wydaje, że to po prostu gdzieś tam jest, to się usunie po pracy, tak? Człowiek się wykąpie, czy zejdzie to jakoś z niego, odkaszy mnie, tak? I to jest z głowy. Niestety ten pył, o którym mówimy, jest pyłem bardzo małym, tak? I on przedostaje się do płuc. I to jest teraz radzieckie działanie, że my tego nie czujemy, to nas nie drapie w gardle, tak? Ten pył, który tutaj jest, to no, on dostaje się do pęcherzyków płuc i on już tam jest. Tak, to nie jest pył, którym kaszlemy. Nie, to nie jest ten pył, który da się tam odkaszlnąć i śmiało pójść później do domu. To jest ten pył, który nam się zbiera i no, miliony tych cząsteczek dostają nam się do płuc. Tak. Trochę po wielu lat pracy tam bez zabezpieczeń to te nasze płuce wyglądają jak piaskownica. Tak, tutaj podejrzewam, że duża część branży by się z nami zgodziła, że ta mentalność pracowników, ten opór, to pewnie największe wyzwanie, jakie mamy. Jakie jeszcze wyzwania, panowie? Przed branżą, przed przedsiębiorstwami? Chodzi mi też o takie rzeczy jak edukacja, technologia oczywiście. Tak, oczywiście to wyzwania są bardzo duże. Zaczynamy zwalczania tego działania, tego pyłu. Pierwsza to jest świadomość. Tak? To dobrze się stało, że te regulacje weszły i to dosyć tak dociśnięte, rzucone nam na głowę. Tak? To nie był pomysł oddolny, ale raczej odgórny. No więc teraz musimy sobie z tym poradzić, ale ta edukacja od najmłodszych lat, ta edukacja już w szkole, tak? Gdzie już młodzież, gdzie w szkołach zawodowych, o tym pyle też będzie mówione. Wszyscy wiemy właśnie, jak jest z azbestem i oswoiliśmy się z tą myślą, że jest bardzo szkodliwy. No i teraz pora jest na pył. Więc tutaj ta świadomość później oczywiście przychodzi do firm, do przedsiębiorstw, przychodzi też wyżej, przychodzi do inwestorów, tak? Przychodzi do jednostek badawczych, tak? Potrzebne nam są zmiany technologii, potrzebne nam są nowe rozwiązania techniczne, ale głównie rozwiązania organizacyjne. Tak? To chodzi nie tylko o to, żeby zabezpieczyć bezpośrednio tego pracownika przed działaniem pyłu, ale w ogóle zmniejszyć powstawanie tego pyłu na budowie. W
tej chwili, budując w sposób zrównoważony, prowadząc działalność, każda firma powinna myśleć o tym, żeby po prostu tego pyłu było jak najmniej, tak? A nie tylko ten pył gdzieś tam na samym końcu odgradzać od pracownika, ponieważ to jest to mało skuteczne. Chociaż najprostsze wydaje się, że jeżeli wydamy takie środki i każemy temu pracownikowi to stosować, to już zrobiliśmy wszystko. No niestety tak nie jest. Jeszcze dopytam, bo rozmawiamy też o kadrze, o podejściu przedsiębiorców. Czy dobrze zrozumiałem, że inwestorzy też mają duży wpływ na to? Tak, oczywiście. No, to inwestor jest tym, który stawia warunki wykonania danego obiektu. Tak? I duża część inwestorów kładzie nacisk na to, żeby ten obiekt został wykonany w sposób bezpieczny, tak? Żeby ograniczyć pylenie. Tu chociaż to, co już było wspomniane, na zewnątrz, tak? Czyli na ludzi, którzy mieszkają, chodzą, tak? To bardzo dużo budów prowadzimy w centrum miast, więc ta emisja to jest nie tylko ten pracownik, który trzyma to narzędzie, ale on rozchodzi się na zewnątrz. Poza tym no to są rzeczy, czy te rozwiązania techniczne, czy organizacyjne, to są rzeczy, za które trzeba zapłacić. Więc konkurencja, czyli firmy, które to stosują, które dbają o swoich pracowników, powinny być nie tyle traktowane jakoś lepiej, ale po prostu z tych firm powinno się wybierać uczestników procesu, czyli te firmy wykonawcze. A nieuczciwa konkurencja, no to nie dbanie o swoich pracowników, nie dbanie o sprzęt, tak, to taka dosyć krótka piłka, wykorzystanie ich w krótkim czasie. Więc no tutaj i rząd, i jednostki kontrolne, tak, to wszyscy mają swoją lekcję do odrobienia. Mhm, jasne. A jeżeli już mamy budynek, tak jak większość, budowany w konwencjonalnej technologii, jak to jest na budowie? Jak jest odbierany cały zestaw zabezpieczeń narzuconych pracownikom? Jak jest odbierana służba BHP? No i te naciski też z góry, już nie tylko związane z prawem, ale też te, które firma po prostu chce, planuje wprowadzić. Już o tym mówiłem. Podejście pracownika nie jest jednoznaczne i od razu pozytywne. Najtrudniej jest trafić do pracownika, bo kiedy mówimy mu, masz stosować, bo takie są przepisy, to zawsze to rodzi sprzeciw. W mojej opinii tutaj dużą rolę ma do odegrania służba BHP, która w żadnym wypadku nie może być żandarmem, a powinna być ekspertem, doradcą. I przede wszystkim każdy pracownik i kadra zarządzająca powinna mieć wsparcie w służbie BHP i uzyskać tam rzetelną informację zawsze. No to się chyba też zmienia na lepsze już powoli, prawda? Już nie jest tak, że ukrywamy się przed tym BHP-owcem na obiektach. Zgadza się. Ja mam na swojej budowie specjalistę do spraw BHP, który jest na 100% codziennie, każdego dnia, i specjalista stał się tak jakby właśnie nie tym żandarmem, o którym mówiłem, tylko takim, nazwijmy to, przyjacielem tych pracowników, który chodzi codziennie z nimi, rozmawia, i te uwagi, zauważyłem, że to się zmieniło, uwagi, które im przedstawia w swoich raportach, czy nawet w rozmowie takiej codziennej, dużo poprawiły na budowie. Jasne. Powiedzcie panowie, przejdźmy do konkretów. Co firmy mogą zrobić, żeby chronić swoich pracowników, żeby rozwijać się w sposób zrównoważony, pod tym oczywiście kątem? Też chcę zapytać, czy to się opłaca, w jaki sposób to się opłaca? Bo wielu na budowie powiedziałoby, no nie, robimy jak robimy, nie takie rzeczy się robiło, prawda? No oczywiście, że wiele osób tak powie i stąd jest to budowanie świadomości. To nie jest szybki proces, ale należy to robić. Tak jak powiedziałem, firmy wykonawcze mają tylko pewną część z tego całego segmentu działań, tak, które mogą zrobić. Na pewno składziemy nacisk na szkolenie naszych pracowników, na tą edukację i przekonywanie. Tak? To nie takie kazanie, tak? No, bo trzeba nosić maski, bo takie są przepisy, tak? Czy stosować to i to, ale to jest przekonywanie. To jest też dawanie możliwości. Dawanie możliwości stosowania dobrego sprzętu. Tak? Kładzenie nacisku nie tylko na zabezpieczenie, ale też na technologię pracy. Jaką maszyną to wykonasz? Czy ona jest sprawna? Tak? No, dobrze wiemy, że niesprawne maszyny, tak, mogą generować tego więcej, dłużej ten proces trwa, więc tutaj to jest to nasze działanie, że dosyć szeroko idziemy z tym naszą akcją świadomościową, ale też jakby wymogami technicznymi. U nas w firmie wprowadziliśmy taką wytyczną, tak, do jak możemy ograniczyć emisję tego pyłu, i to są systemy odpylania, to jest też praca na mokro, chyba najskuteczniejszy środek, bo potrafi do 80% tego pyłu związać. Tak? Też prowadzimy różnego rodzaju eksperymenty i przygotowujemy się
do chemicznego wiązania, tak, czy fizycznego wiązania pyłów w miejscu powstawania. Tak. No, tu staramy się działać też u źródła, no ale tu, gdzie nie da się tego zrobić do końca, no to tu już wchodzą zabezpieczenia, wchodzą też ta świadomość pracowników, bo to nie tylko mieć zabezpieczenie, ale też dobrze je stosować i konserwować i jakby dbać też nie tylko o siebie, o własne zdrowie, ale też o tego kolegi, tak, zwrócić mu uwagę, pokazać, jak to zrobić poprawnie. Czyli mówiąc jeszcze o narzędziach, możemy chyba określić takie zamknięte koło. Uszkodzone, niesprawne narzędzia generują więcej pyłu i w drugą stronę działa to dokładnie tak samo. To jest wszystko naczyniem połączonym, tak? I ta niesprawność tego narzędzia to dłuższy czas, to mniejsza wydajność, tak? No to wtedy ta mniejsza wydajność przekłada się na większe narażenie pracownika na ten pył. Tym bardziej, że no, tu już nie chcę wchodzić w ścisłą technologię robót, ale przy zwykłym kuciu, tak? Jeżeli to jest tępe narzędzie, ono po prostu miażdży te kryształy i tych drobnych drobin jest dużo więcej niż przy po prostu ich przecinaniu, tak, ostrym narzędziem. Czyli jeśli chodzi... To jest związane z tym. Jeśli chodzi o sprzęt, to technologię, mamy generalnie dwa kierunki. Zmiana technologii, na przykład zamiast wiercenia udarowego diament chociażby, tak, który wiadomo pracuje na mokro, lub jeśli nie zmieniamy technologii, no to przeróżne rozwiązania pośrednie, odsysanie pyłu. Najprostszym rozwiązaniem i najbardziej skuteczne wydaje się powszechne stosowanie właśnie maszyn, urządzeń wyposażonych standardowo w odpylanie czy przystosowane do obróbki na mokro. Nie powinno to być wyposażenie dodatkowe, tylko obligatoryjne, standardowe. Bo zmiany w samej technologii wymagają innego podejścia do projektowania, czasu, przygotowania. Zmian po prostu w całym budownictwie. Jak sądzicie, panowie, jak to będzie w przyszłości? Czy jeszcze długa droga przed nami, czy faktycznie te zmiany dzieją się szybko? Opór jest duży, waszym zdaniem, czy opór właśnie słabnie? Jeśli chodzi oczywiście o podejście branży. Znaczy opór może słabnie, tak? To jest kwestia świadomości. Po zmianie przepisów niektórzy zrobili duże oczy, tak? Że aż tyle, aż o 10-krotnie zmniejszono tą dopuszczalną wartość. I to jest taki trochę letarg, bo trochę przespaliśmy przez lata tą walkę z pyłem, starając się zabezpieczyć pracowników przed utratą życia bezpośrednio na budowie. Stąd te działania dotyczące zabezpieczeń, tak, tego, co chroni bezpośrednio życie, a pył był traktowany, no od tego się nie ginie, tak? To może być w drugim, gdzieś tam kiedyś. No i to spowodowało, że w tej chwili tak na to patrzymy trochę z niedowierzaniem, ale myślę, że to się zmieni i oczywiście wprowadzenie tych wszystkich systemów technicznych czy organizacyjnych, no to jest początek drogi, tak? To clue to jest wyeliminowanie tego pyłu już na etapie projektowania. To jest bardzo dokładne projektowanie elementów, których nie potrzeba ciąć, tak? Których nie potrzeba wiercić. To jest budowanie z klocków. To drukowanie budynków, to już się dzieje, tak? To już takie maszyny są, więc tam to narażenie na pył bezpośrednio jest mniejsze. To jest też odsunięcie pracownika fizycznie, tak? Od tego samego miejsca obróbki, czyli też automatyka, robotyka. No to jest przyszłość, w którym kierunku pójdziemy, ale oczywiście no to wymaga czasu, wymaga nakładów i takiej determinacji nie tylko samych firm budowlanych, ale też wszystkich, którzy biorą ten udział. Myślę, że czynnika społecznego, czy nawet tych pracowników, samorządów, związków zawodowych, to jest cały czas jakby problem, który gdzieś tam umyka, tak? To on się tam był identyfikowany w jakichś dużych zakładach, gdzie jest chemia, gdzie naprawdę tego jest dużo, a budownictwo gdzieś tam sobie stało z boku, no bo teren otwarty, to tam trochę powieje, co to komu szkodzi. Dopóki stan otwarty, no, piła spalinowa może tak chodzić. Tak jest, tak. A w tej chwili dużo się zmienia i tak jak powiedzieliśmy, nie są to tylko pyły krzemionki, ale to też są pyły drewna. Wchodzi do nowe rozporządzenia, dosłownie za miesiąc wejdzie znaczne ograniczenie dotyczące narażenia na spalinę silnika diesla. No to dużo się dzieje, tak? Czyli tutaj prawnie prawo chyba wyprzedza naszą świadomość. Mhm. My w ogóle chyba też jako ludzie mamy taką tendencję, żeby na urazy uważać, natomiast te schorzenia gdzieś tam zamiatamy pod dywan. Chyba nie tylko na budowie, prawda? Jeżeli chodzi o opór wśród pracowników budowlanych, to już jest zupełnie inaczej. W budownictwie pracują coraz bardziej wyspecjalizowani ludzie, obsługujący specjalistyczny sprzęt i urządzenia, więc dobre rozwiązania przyjmą się bardzo szybko. Coraz większa świadomość oraz danie możliwości, a więc wprowadzenie nowych technologii i urządzeń poprawi warunki pracy.
Spadająca liczba wypadków w budownictwie świadczy o dobrym trendzie, a słowo budowlaniec brzmi po prostu dumnie. Powiedzcie panowie, jak jest za granicą? Za granicą. Tak samo jak nasze budowy różnią się między sobą, na jednych budowach może być lepiej, na drugich no, troszkę może gorzej, tak samo jest za granicą. Myślę, że taki prym wiodą jednak kraje skandynawskie, Finlandia, dodatkowo także Wielka Brytania, Irlandia. Trochę też jest nieźle we Francji, tam już te rozwiązania dotyczące ograniczenia emisji pyłów były wcześniej. To zależy od tego, znaczy wymagania prawne są takie same, tak? Czyli te normy są tak samo rygorystyczne jak u nas, ale ta świadomość pracowników i dbania nawet o własne zdrowie i wymuszenia tego na pracodawcy, że no nie chce dostać tylko wypłaty, ale też chce dostać godziwe warunki pracy, dobre narzędzia, tak? Że to się liczy dla mnie, no wchodzą wszędzie. I u nas jest podobnie, tak? To też są dobre budowy, gdzie o tym się myśli. No tutaj już wspominałem o tych inwestorach, i kiedyś robiliśmy takie badania w porozumieniu, czy w szerszej liczbie firm, tak, gdzie wymagania są najlepiej przestrzegane, czy najbardziej rygorystyczne. I no, niestety wyszło na to w 75%, że tam, gdzie klient tego wymaga. Czyli to jest no, nie tam, gdzie może sami potrafimy tego dopilnować, ale że też ktoś stoi na długo i mówi, słuchaj, no, ja ci za to zapłacę, tak? Ale ty tutaj zorganizuj tą pracę bezpiecznie, zgodnie z prawem, tak? A nawet może troszeczkę. Czyli znów inwestor. Pojawia się ten inwestor tutaj na między nami. Już nie mówię, że tutaj o inwestorze państwowym, tak? Bo on zawsze gdzieś tam kroczy trochę z tyłu, a powinien iść na czele tego pochodu właśnie, który chce coś zmienić, tak? Ma do tego możliwości, ma do tego aparat prawny, tak? No, też ma do tego pieniądze. Wydaje mi się, że nasycenie w sprzęt standardowo wyposażony w odpylanie czy z możliwością obróbki na mokro jest dużo większe, nie ma problemu z jego dostępnością, zwiększonymi kosztami. Tak? Kładziony jest większy nacisk na ograniczenie emisji pyłów, aby ograniczyć wpływ negatywny na pracownika i na środowisko naturalne. Zraszanie, chemiczne wiązanie czy kurtyny są dużo częściej stosowane niż u nas. Jakie możemy podjąć działania prewencyjne? Co mogą zrobić firmy już teraz? Co może zrobić państwo? Co może zrobić urząd? Co możemy zrobić my też jako ludzie na budowie? Chyba o tym wszystkim już też powiedzieliśmy, że budowanie tej świadomości to jest jakby nie zostawianie tego tematu gdzieś na później, czy na potem, czy jako mniej ważnego. Tak? On też nie powinien nam przesłaniać tego, co robimy. Tak? To nie ma się stać najważniejszym tematem w życiu, ale nie powinien być lekceważony. Spokojna edukacja, tłumaczenie, robienie pomiarów badań, czyli identyfikowanie, gdzie ten pył faktycznie jest, ponieważ no, tak szerokie badania w budownictwie nie były prowadzone. To są tylko wyjątki, tak? Naukowcy no, pracują na próbkach, a firmy budowlane mogą swoich pracowników przebadać przy różnych czynnościach, przy różnych technologiach i będziemy dobrze wiedzieć, gdzie ten pył jest najbardziej szkodliwy, gdzie jego jest najwięcej. Mówimy o tej frakcji właśnie najdrobniejszej, respirabilnej, a gdzie po prostu no, możemy zastosować inne urządzenia, tak? Gdzie najlepiej będzie się sprawdzać na przykład odpylanie, gdzie najlepiej będzie się sprawdzać obróbka na mokro. No to jest już zadanie dla firm, tak? Jeżeli chodzi o instytuty, o naukowców, no to jest szukanie nowych rozwiązań, tak? Już raczej pyłu nie wyeliminujemy jako takiego, czyli w ogóle ceramiki z budownictwa, no bo jeżeli byśmy chcieli mieć bardziej może ekologiczne, to mamy znowu drewno, tak? Które no już tak nie za bardzo też w tej chwili na mokro da się obrabiać i też jest problem z pyłem. Więc no, jesteśmy skazani na ten pył i na te materiały, które mamy, ale to, o czym mówiliśmy, to ograniczenie w ogóle, żeby one się pojawiły, to jest tej obróbki takiej ściernej, tak? No bo to powstaje przy obróbce ściernej. To jest ograniczenie ilości tej obróbki, dokładne cięcie już w fabryce, tak? Gdzie te materiały są przygotowywane, tak? Żeby nie trzeba było ich robić na budowie. To są bardzo dobre szalunki, tak? Bardzo dokładne szalunki, których nie trzeba później tam wyrównywać i naprawdę szlifowanie tych powierzchni w obiektach budowlanych, no, szczególnie no, o dużej kubaturze, no, to są duże ilości pyłu. Tak? A jakie działania na placu budowy możemy podjąć? Nie wyeliminujemy powstawania pyłu na placu budowy w najbliższych latach. Jednak teraz możemy wpływać na świadomość pracowników, inwestorów. Samo dostarczenie sprzętu nie rozwiąże sytuacji. Ważne, by pracownicy umieli z niego korzystać oraz widzieli w tym korzyści dla siebie. Jakie rozwiązania mamy na rynku? Z czego już korzystacie, żeby chronić się przed pyłem?
No zdecydowanie postawiliśmy na rozwiązania techniczne, tak, bo one mogą najszybciej przynieść korzyść, czyli odpylanie, obróbka na mokro. Tak. To tak jak powiedziałem, jest wytyczna nasza koncernowa, którą stosujemy, którą na wszystkich budowach mamy realizować. Ograniczenie po prostu obróbki na sucho. Tak. To jest to działanie świadomościowe, jeżeli chodzi o ten pył, o ośrodki ochrony. To jest też dopasowanie środków ochrony do poszczególnych prac. Mamy ich kilka rodzajów, do różnych prac różne te środki stosujemy, bo to te maski, które mamy, tak, one muszą być najwyższej jakości. To już skończyła się praca maskami P1, P2, które no, są najbardziej popularne, tak, już nie mówię o jakichś tam prymitywnych. To już też jest wyższa technologia zabezpieczenia pracownika, czyli świadomość i rozwiązania techniczne. No mówię, chcemy eksperymentować z wiązaniem pyłu, tak, w miejscu powstawania środkami chemicznymi czy fizycznymi. Tak. To też nam się wydaje, że jest. Szczególnie to może nie w samej obróbce takie cięcie czy szlifowanie, no ale ten pył tu również się wzbija w powietrze i tutaj chcemy też działać, taki ogólny powstający na budowie. Jest jego dużo też i nie działa tylko na tego pracownika, który obsługuje to narzędzie, ale no to już wszyscy na tym cierpią. To są takie kierunki, no oczywiście musimy mieć tak jak rynek to, co jest dostępne na rynku, ale też no, nie może to przekroczyć naszych budżetów, więc szukamy najlepszych rozwiązań za najbardziej korzystną cenę. Mhm. Jaki jest efekt dla załogi, dla terminowości? Jeżeli chodzi o efekt, no, pracownicy są przede wszystkim mniej zmęczeni, nie muszą poświęcać czasu pracy na sprzątanie, na czynność, której tak bardzo nie lubią. Nie ma kosztów związanych z zmywaniem czy czyszczeniem. I urządzenia, maszyny pracują bezustorkowo dużo dłużej. Ze względu na to, że pył to zabójca maszyn mechanicznych wszystkich. Temat chyba też szczególnie istotny przy pracy na budynkach wykończonych, prace serwisowe. Zgadza się, w przypadku robót gwarancyjnych czy wykończeniowych jest mniejsza emisja pyłu i ma to szczególne znaczenie dla inwestorów. W Hilti już wiele lat zajmujemy się systemami odpylania. Natomiast jeśli chodzi o zmianę technologii, jesteśmy też liderem w sprzęcie diamentowym i nie tylko produkujemy diament, ale też przekonujemy naszych klientów, żeby przechodzili na tą technologię. Może w zakupie jest droższa, natomiast finalnie pracujemy na pewno szybciej, sprawniej, ciszej, czyściej. Tutaj sztandarowym naszym rozwiązaniem jest system WMS, czyli system wiercenia diamentowego w obiegu zamkniętym. Zapraszam do obejrzenia filmu. Kolejną technologią pozwalającą bardzo mocno ograniczyć generowanie pyłu na budowie jest montaż bezpośredni, czyli osadzaki. Osadzaki, które dziś już pozwalają bardzo wiele aplikacji, gdzie zawsze było wiercenie, zupełnie zmienić na szybki, sprawny, czysty montaż. Zapraszam na kolejny film.
Warto też wspomnieć, że firma POR jest członkiem, obecnie przewodniczącym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, czyli takiej organizacji, która zrzesza największych generalnych wykonawców w Polsce, no i której wytyczne właśnie de facto są stosowane, są tymi wytycznymi, na które wszyscy patrzymy. Zgadza się, tak. Mamy teraz dwuletnie przewodnictwo w tej organizacji, a w tej organizacji tutaj jesteśmy od samego początku, czyli to już będzie 12 lat. Ja myślę, że ten temat, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, on pojawia się w rozmowach, pojawia się w tematach, tak? No nie jest tematem dominującym, ponieważ no zawsze to życie ludzkie tutaj jest najważniejsze i na tym się koncentrujemy, ale jak najbardziej no dbamy o naszych pracowników, ale też mamy wpływ na całą branżę budowlaną, więc mam nadzieję, że w najbliższych latach ta sytuacja dotycząca narażenia na pył zmieni się diametralnie i będzie lepiej. Czyli przede wszystkim nagłaśniać, rozmawiać, informować. Tak jest, no. Każdy ma swoją rolę tutaj do odegrania, nikt nie jest pominięty, wszyscy są zaproszeni. Tak jak mówiliśmy, że to jest szerokie spektrum działania, to i rząd, i inwestorzy, i wykonawcy, no i ci, którzy na tym cierpią najbardziej, czyli po prostu pracownicy, tak? No jeżeli oni tego też nie zrozumieją, to te wszystkie działania będą po prostu na nic. Tak więc czujemy się zaproszeni. My w Hilti już od wielu lat zajmujemy się rozwojem technologii bezpyłowych, takich jak właśnie technika diamentowa, technika montażu bezpośredniego, ale też systemy odsysania pyłu do przeróżnych elektronarzędzi. Prowadzimy również szkolenia właśnie z zakresu bezpieczeństwa pracy, gdzie poruszamy te tematy nie tylko związane z elektronarzędziami czy sprzętem, ale też te najważniejsze zagrożenia, właśnie jak wibracje, iskry, zapylenie. Także panowie, jesteśmy po tej samej stronie barykady. Dziękuję bardzo za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy Państwu. Do widzenia.